Bardzo serdecznie i zachęcamy, żebyście zatrzymali się na chwilę i posłuchali tych poselstw, posłuchali tego, co mamy wam do powiedzenia. Bo jeśli tylko zechcecie, te słowa, które usłyszycie teraz, one mogą zmienić wasze życie, tak jak realnie zmieniły nasze. Ja nazywam się Michał Korgol i od początku, od kiedy jako mały chłopiec wzrastałem tutaj na ziemi, wydawało mi się, że Boga potrzebują tylko bandyci, złodzieje, degeneraci albo nieudacznicy. Ale nie ja, bo ja od zawsze chodziłem zgodnie z tym, jak mówił ten system. Od zawsze tak naprawdę starałem się spełniać wszystkich oczekiwania. Jako młody chłopiec skończyłem z wyróżnieniem szkoły, skończyłem z najwyższą średnią, szkołę podstawową, później liceum. Później przyjechałem tutaj do Warszawy i skończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyłem je z wyróżnieniem i wydawało mi się, że skoro chcę szukać szczęścia i akceptacji, to muszę dostosować się, tak jak wszyscy mi mówią. Bardzo szybko zacząłem budować karierę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. I wydawało mi się, że to właśnie o to chodzi. Natomiast, moi drodzy, prawda o mnie była taka, że każdego dnia udawałem. Każdego dnia zakładałem jakąś maskę, w zależności z kim się spotykałem. Czy było to spotkanie rodzinne, czy byłoby to spotkanie zawodowe. Udawałem twardziela, bo wszyscy zawsze powtarzali mi: musisz być silny, musisz to czy tamto, tylko wtedy osiągniesz sukces. Więc ja w to wchodziłem. Zbudowałem piękny dom razem z żoną. Mieliśmy nowe samochody, wyjeżdżaliśmy 4 razy w roku na zagraniczne wakacje. Ale każdego dnia tak naprawdę bałem się, bo nie wiedziałem, co będzie dalej. Oczywiście nikomu o tym nie mówiłem, bo wydawało mi się, że muszę być twardy, że muszę udawać. Ale przyszedł taki moment, kiedy zorientowałem się, że to nie w pieniądzach jest prawdziwe szczęście. Szybko zorientowałem się, że tam go nie ma, tam go nie znalazłem. I wtedy miałem to szczęście, które wy macie teraz. Usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, że On poszedł na krzyż za mnie. W pierwszej chwili w ustach człowieka, który jest intelektualistą, który jest wykształcony, który prowadzi konferencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, brzmi to niedorzecznie, o co chodzi? Przecież mi się wydawało, że Bóg, jeśli w ogóle jest, to jest gdzieś tam w chmurach i kiedyś doceni moje wszystkie starania, moje dobre uczynki. To, co robiłem, powie: Michałku, więcej było tych dobrych niż złych, idziesz do nieba. Ale ja usłyszałem, że to nie o to chodzi. Usłyszałem nagle, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ani jednego sprawiedliwego nie ma na tej ziemi, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bardzo szybko, kiedy zacząłem sobie zadawać pytania, zacząłem go szukać i mówić: Boże, jeśli Ty jesteś, jeśli Ty żyjesz, tak jak ci ludzie, których spotkałem i mówią, że oni doświadczyli Cię osobiście, bo ja Ciebie nie znam. Ja słyszałem na jakichś religiach, innych rzeczach, ale nigdy mnie to nie interesowało, bo nie miałem zgody na moherowe berety, nie miałem zgody na hipokryzję księży. Ale mówię: jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty istniejesz, to ja chcę Cię poznać. Bardzo szybko, kiedy zacząłem go szukać, uświadomiłem sobie, że potrzebuję Jezusa, że potrzebuję Jezusa w moim życiu. Przyszło przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że bez Niego jestem nikim, że tylko udaję i tylko się spinam, ale tak naprawdę jestem jednym wielkim niewolnikiem tego systemu. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus głosił 2000 lat temu, kiedy przyszedł na ziemię w ciele człowieka, było to, że musisz narodzić się na nowo. Był pewien religijny człowiek, bardzo porządny, zacny człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. On kiedyś przyszedł w nocy do Jezusa, ten człowiek miał prawie 70 lat. Poszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził. Wstydził się, bo też tkwił w swoich systemach. I mówi: nauczycielu, widzę, że robisz wielkie rzeczy, które muszą pochodzić od Boga. O co chodzi? Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek go pyta: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak ja powtórnie mogę wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz.
dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. Każdy z was teraz, kiedy stoicie na tych światłach i słuchacie tych słów, podejmujecie decyzję, albo uznajecie, co to za wariat, co to za świr, jakieś herezje opowiada, albo rozpoznajecie słowa życia, które płyną, słowa życia, które Jezus przez moje usta kieruje teraz do was i zaczynacie za tym podążać. Ja na początku też nic nie rozumiałem, nie interesowały mnie te rzeczy. Wydawało mi się, tak jak wam powiedziałem, że religia jest dla cieniasów, religia jest dla słabych ludzi, a ja zawsze byłem silny. Nie miałem większej wiedzy, tkwiłem w tokach o Jezusie, o Bogu. Wydawało mi się, że to prawa ekonomiczne, gospodarki, że one rządzą tym światem. Ale kiedy zawołałem do Niego, spotkałem się osobiście z Jezusem. 6 lat temu narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Każdy człowiek, każdy z was, którzy słyszycie tych słów, podejmujecie decyzję. Podejmujecie decyzję. Jezus powiedział: kładę przed tobą życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Dzisiaj ty decydujesz. 2000 lat temu w ogóle Bóg tak pokochał świat, że dał swojego Syna, Syna jednorodzonego, postanowił zejść na ziemię w ciele człowieka, oddać za ciebie swoje życie. Bo tak jak powiedziałem, nie ma ani jednego sprawiedliwego, a karą za grzech jest śmierć. Ale on tą karę, tą winę wziął na siebie. Poszedł za ciebie i za mnie, poszedł na krzyż. Wziął tą winę na siebie, abyś mógł żyć. 2000 lat temu Bóg zrobił wszystko dla ludzkości. W Jezusie i Chrystusie jest wszystko. W Jezusie Chrystusie jest wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Wszystko. Wszystko. Wszystko 2000 lat temu. Poczekaj, jak skończę. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus zmiażdżył diabła. On go ośmieszył, rozbroił go, pokonał go. Dzisiaj od ciebie zależy, jak chcesz żyć. Przyjaciele, 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. On nie wisi na krzyżu. On zmartwychwstał. Jezusa nie ma na krzyżu. To wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, który poszedł na krzyż dobrowolnie. Dobrowolnie podjął taką decyzję, że tak cię kocha, że postanawia cię uratować. Pytanie, co ty dzisiaj z tym robisz? Co dzisiaj robisz z tym? Bo On poszedł na krzyż za każdego z was. Ale żeby pełnia krzyża, tej wymiany krzyżowej, mogła się manifestować w twoim życiu, to musisz tego chcieć, musisz to przyjąć. Zbawienie jest z łaski za darmo. Żaden z was, którzy tu stoicie, żaden z was, którzy słyszycie te słowa, nie może być na tyle dobry, na tyle porządny i na tyle uczciwy, żeby pójść do nieba. Możesz zrobić 1 000 000 dobrych uczynków. Jeśli nie spotkałeś się osobiście z Jezusem, pójdziesz do piekła. On powiedział, sprawiedliwość ludzka, cały ten humanizm jest w jego oczach jak brudna, splugawiona, zarzygana szmata. To są Jego słowa. Każdy z was potrzebuje narodzić się na nowo. Potrzebujecie spotkać się z Jezusem. Nowe narodzenie oznacza, że staniesz się obywatelem nieba już dzisiaj. Nie będziesz czekał, nie ma miejsca, nie będziesz czekał. Nie będziesz się zastanawiał, nic nie możesz dołożyć do krzyża. Tam na krzyżu, tam się wykonało. On powiedział, wykonało się. Nastąpiła wielka wymiana. Pytanie, czy ona jest twoja? Czy masz pewność zbawienia? Czy masz pewność, że dzisiaj, kiedy byłby koniec, że idziesz do nieba? I chcę ci z tego miejsca powiedzieć, 6 lat temu nie czaiłem nic, nie rozumiałem. Byłem intelektualistą, prawnikiem i biznesmenem. Usłyszałem proste słowa Ewangelii, które słyszysz ty. Postanowiłem na nie odpowiedzieć. Zaprosiłem Jezusa, powiedziałem: Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Ja wierzę, że jesteś Bogiem,
Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Ja zapraszam Cię, abyś panował w moim życiu. I właśnie wtedy doświadczyłem Go osobiście. Od tej pory moje życie zaczęło się zmieniać. Po pierwsze, od tego momentu jestem obywatelem nieba i mam pewność, że idę do nieba, kiedy skończy się to, co nazywa się dziś, a to się skończy. Bo On powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje trwać będą na wieki. Tak, przyjaciele, te słowa, które mówią teraz do was, które mówię teraz do was, one będą was sądzić kiedyś. Po pierwsze więc, stałem się wtedy 6 lat temu obywatelem nieba, a po drugie, od tamtej chwili zacząłem doświadczać pełni wymiany krzyżowej również tutaj, w tym życiu na ziemi. Przyjaciele, czy wiecie, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc? Każdą chorobę i każdą niemoc. Jeśli ktoś z was dzisiaj jest chory, może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka, a może masz depresję. Dzisiaj, jeśli tylko chcesz, możesz być zdrowy. Wystaw nas na próbę. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam opowiadać. Jesteśmy tutaj po to, aby zaprezentować wam moc Boga żywego. Pytanie jest to samo, które 2000 lat temu Jezus kierował do ludzi, kiedy chodził po ziemi i do swoich uczniów. Czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz? Jezus wszystko załatwił ci 2000 lat temu. Albo to bierzesz, albo nie. Ty podejmujesz decyzję. Ty wybierasz. 6 lat temu ja dokonałem wyboru i mówię wam to z perspektywy człowieka. Intelektualisty, który wiedział dużo. Wiedział dużo i dużo doświadczył. Miałem pieniądze, pozycję, szacunek. Ludzie klepali mnie po plecach. Mówili: Michał, jesteś uosobieniem sukcesu. Jesteś uosobieniem sukcesu. A ja wiedziałem, że to ściema. Wiedziałem, że to nieprawda. Wiedziałem, że udaję. Ale wiedziałem, że się boję. Wiedziałem, że nie jestem szczęśliwy. Wiedziałem, że jestem samotny. Ale kiedy zawołałem do Niego, kiedy spotkałem się z Jezusem, to wszystko się zmieniło. Narodziłem się na nowo. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy.